Porażka 1-4 z Polonią Warszawa sugeruje pogrom. No aż tak źle nie było, biorąc pod uwagę, że te dwie bramki straciliście w końcowych minutach spotkania. Bardziej chyba bolą stracone punkty. Bolą stracone punkty, to na pewno, to trzeba sobie powiedzieć po męsku. W 5 kolejnych spotkaniach nie jesteśmy w stanie zdobyć ani jednego punktu, więc no ewidentnie coś tutaj zawodzi, to już nie jest przypadek. Natomiast co do bramek, co do rozmiarów porażki dzisiejszej, nie tylko dzisiejszej, które właśnie wyglądają tak, jakby to były jakieś pogromy. Na boisku wygląda to zupełnie inaczej, ale no nie da się wytłumaczyć bramek traconych nawet w doliczonym czasie tym, że gonimy wynik, że jesteśmy otwarci. No z czegoś to też się bierze i prawda jest taka, że coś po prostu zawodzi. Te pierwsze dwa stracone gole to jakby bliźniacze, bo skrzydlające akcje, zagranie do tyłu na wbiegającego zawodnika, no błędy kryciu. Mnóstwo czasu poświęciliśmy od początku przygotowań na grę w defensywie, dlatego że w zeszłym sezonie to właśnie od tego wychodziliśmy i na tym zbudowaliśmy wynik. Mnóstwo tego czasu poświęciliśmy, natomiast nie mówię tego na gorąco nie oceniam meczu, który się przed chwilą skończył, ale z perspektywy kilku ostatnich spotkań te działania, przede wszystkim indywidualne w obronie, no to nie funkcjonują tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Cracovia jest w tym momencie ostatnia w tabeli. W tamtym sezonie przejąłeś zespół w zimie i musiałeś być strażakiem, gasząc pożar nie przez siebie wywołany. Teraz chyba znowu musisz sięgnąć po te strażackie umiejętności, bo od początku sezonu to się już tak zaczyna powoli wszystko tlić. Tamten sezon się skończył, on już jest za nami, teraz jest ten sezon. Myślimy tylko i wyłącznie o tym sezonie. Jeżeli chodzi o kwestie zdobyczy punktowej, wygląda to bardzo źle. Prawdopodobnie potrzebujemy jakichś bardzo drastycznych ruchów, jakiegoś gigantycznego wstrząsu. Tak to przynajmniej ja widzę w tym momencie na gorąco. Ja nie mówię, bo to też muszę oddać. Zawodnicy pracują bardzo rzetelnie i tutaj nie mamy do tego zastrzeżeń. W meczu tak samo. No. Jest mnóstwo ambicji i oni chcą i tego nie można im odebrać, ale no coś jest ewidentnie nie tak i po prostu będziemy chcieli to jeszcze mocniej do tej pory przeanalizować. Mam nadzieję, że wnioski, jakie wyciągniemy, po prostu pomogą nam wyjść z tego regresu. Okazja do rehabilitacji nadarzy się bardzo szybko. Rozmawiamy po meczu przełożonym w środę. W sobotę spotkanie z czołową drużyną tabeli, Zagłębiem Lubin, no ale w końcu powinniście zacząć punktować. Powiem szczerze, ta liga jest wyrównana, te mecze to pokazują. My już teraz nie patrzymy, kto przyjeżdża, czy drużyna z góry tabeli, czy z dołu, nie ma dla nas znaczenia. Zrobimy wszystko, żeby w sobotę zdobyć 3 punkty.